Z nami trener Lechowa Częstochowa, Marek Papszun. Dzisiejsze spotkanie pucharowe zakończone sukcesem. Na pewno to cieszy w okresie przygotowawczym, praktycznie w połowie tego okresu przygotowawczego, takie zwycięstwo. Zdecydowanie, tym bardziej, że graliśmy z pierwszoligowcem, jakby nie było. Wiadomo, że to drużyna, która awansowała z naszej ligi, wyprzedziła jest nas minimalnie, natomiast już się wzmocniła zawodnikami z wyższego poziomu rozgrywek i tym bardziej cieszymy się, że w tym meczu uważam, że zdecydowanie dominowaliśmy i może szkoda, że szybciej nie rozstrzygnęliśmy tego meczu, aczkolwiek no, myślę, że nie zaszkodziło nam dograć tych 30 minut, bo tak jak pan powiedział, jest to okres przygotowawczy i to jako formę treningową też zaliczamy. Na tą chwilę, czy trener jest zadowolony z gry zawodników, przede wszystkim tych nowych zawodników, i czy kadra jest już zamknięta, czy w najbliższych dniach należy się spodziewać kolejnych nazwisk? Odpowiem na pierwsze pytanie, czy jestem zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Zadowolony byłem ze wszystkich sparingów, bo we wszystkich sparingach graliśmy dobrze. Dzisiaj też graliśmy dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, czy kadra jest zamknięta, to powiem, że nie, no bo nie jest zamknięta i dzisiaj widzieliśmy, że na tej ławce zasiadła tylko młodzież tak naprawdę, bo najstarszy zawodnik był z rocznika 9-5. Jak dalej będzie wyglądał okres przygotowawczy? Wiadomo, za tydzień gramy z Chrobrym Głogów, oprócz tego jakieś mecze kontrolne? No nie, no bo gramy z Chrobrym i za tydzień jedziemy do Elbląga na mecz z Olimpią, więc to będzie takie ostatnie przetarcie przed ligą. Jakieś prognozy, założenia już na sezon, czy za wcześnie jeszcze? Został konkretny cel postawiony już? No na pewno cel jest niezmienny, czyli ten, który w Rakowie był tu przez ostatnie lata. Będziemy się starali go zrealizować i będziemy o ten awans walczyć, tak? No, nie podlega to dyskusji, jesteśmy ambitnymi ludźmi, ściągnęliśmy tutaj ambitnych chłopaków, zresztą to dzisiaj było widać. Mam nadzieję, że ta presja ich nie przytłoczy, dzisiaj było trochę jednak widać nerwowości w tym pierwszym meczu. Ale to się nie ma co dziwić, prawda? Bo ten zespół jest, można powiedzieć, mocno przebudowany i trzeba czasu, aż się dotrze, ale myślę, że na tą chwilę wygląda to dobrze. Jak będzie to ewoluowało w tym kierunku, w którym chcemy, to powinniśmy w czerwcu się cieszyć. No właśnie, zespół został diametralnie przebudowany. Dawno takich zmian tutaj nie widziano. Czy trener się nie boi, że w tych pierwszych kolejkach zabraknie być może zgrania? Nie boję się, bo po to pracujemy każdego dnia, żeby to zgranie było. Już dzisiaj dobrze to wyglądało, prawda? Jeżeli chodzi o to zgranie popularne, tak? Czyli te działania zespołowe, myślę, że możemy być wszyscy z tej gry Rakowa dzisiaj zadowoleni. I ta gra uważam, że podobała się kibicom, czego wyraz dali pod koniec meczu i po meczu. I będziemy się starali, żeby ta gra wyglądała przynajmniej tak, jak nie lepiej. Na koniec pucharowe boje, ciąg dalszy. Na Rakowie zazwyczaj w ostatnich latach kończyło się to na rundzie wstępnej, więc kibice na pewno dopiszą. Jak ten charakteryzuje przeciwnika, Chrobry Głogów? Widzieliście go, graliście z nimi sparing na zgrupowaniu w Opalenicy. Tak, no bardzo solidny taki pierwszoligowiec, widać, że już doświadczony, prawda, że z doświadczeniem takim pierwszoligowym. Nie ma może tam wielkich nazwisk, ale jest to dobra drużyna, taka prawdziwa drużyna, nie? Bez właśnie jakichś wielkich indywidualności, ale taki kolektyw. Na pewno groźny zespół, ale sparing był bardzo wyrównany, prawda, my też testowaliśmy zawodników, graliśmy trochę w innym ustawieniu, więc myślę, że sprawa jest otwarta i szansę oceniam po połowie. Spytam jeszcze o nieobecność kilku zawodników, chociażby Adam Czerkas, który po przyjściu tutaj do Rakowa nie zagrał jeszcze w ani jednym sparingu, dzisiaj także w meczu. Co z tymi zawodnikami się dzieje? Są to jakieś urazy lekkie, cięższe? No, Czerkas był po artroskopii kolana, trochę rwał się nam tutaj do treningu zbyt szybko, bo chciał zagrać już w tym meczu pierwszym. Przesadziliśmy trochę, pozwoliliśmy mu tą nogę mocniej obciążyć. Ona się zbuntowała, no i musi chwilę odpocząć. Ale myślę, że jak nie w tym meczu, to już na ligę będzie brany pod uwagę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.